No, hej, dzień dobry. Proszę bardzo. Proszę galopować do miski. Już. No. 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 Doszliśmy. Tylko muszę iść do szuflady po jedzenie. Co to się w życiu nadyskutują, Olu? Mirana Kulaska. A i dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, to znaczy inaczej, rano tam nagrałam chyba dwa urywki, tylko parosekundowe i nic więcej, dopiero wracam, słuchajcie, do domu, nie ma czasu po prostu na nic, jadę do domu, muszę zrobić szybko kilka rzeczy, o których powiem wam już w domu i pierwsza sprawa jest taka, leje, po prostu leje niemiłosiernie, to jest jedna rzecz, druga rzecz, jest jeden stopień, jak to przymarznie, to będzie po prostu lodowisko roku, to jest jedna sprawa. Kobitko, gdzie ty tu idziesz z tym rowerkiem? O ludzie święci, samochody tu jadą. O Janeś. Dobra, i kolejna sprawa jest taka, że dzisiaj jestem tak śpiąca, taka jestem zaspana i słuchajcie, co odwaliłam rano. Pierwszy raz w życiu w ogóle zrobiłam taki numer. Nigdy w życiu tego nie zrobiłam. Uwaga, wjeżdżamy na rondo i mam nadzieję, że kamera nie spadnie. A pan to gdzie pan jedzie? No ta, no przecież migacze to nie obowiązują, nie? No po co? No na cholerę. Jak mnie takie coś wkurza, wiecie? O ludzie, no nie obowiązują. Po prostu nie obowiązują. Dobra, nie emocjonować. Słuchajcie tego. Rano, nie? Byłam taka zaspana i no maluję się tam na szybko, nie? I dopiero jak wychodziłam z domu, zdałam sobie sprawę z tego, że nałożyłam podkład, korektor, a nie nałożyłam w ogóle kremu, nic. I powiem wam szczerze, że moja skóra naprawdę wygląda zarąbiście, nic mi się nawet nie świeci, wszystko jest w normie i ten podkład, który ja używam, to jest ten z Rimmela, taki z niebieską nakrętką, on ma tam niby jakieś ekstrakty nawilżające, coś tam, może to też przez to, nie wiem. Także teraz jadę do domu i słuchajcie, akcja następna. Dawidowi znowu coś, znowu, bo kiedyś też mu wyskoczyło coś w ręku, w tamtym roku przed wyjazdem na Cypr. Zakręt, kamera stoi. I coś mu wyskoczyło i pojechaliśmy do takiej pani. Wiecie, to nie jest żaden znachor ani nic, ale kobieta po prostu jest taka, że wchodzicie do niej i ona wam, jak wam coś wyskoczy, o ile oczywiście jest w stanie to zrobić, tak? To wam nastawi. I słuchajcie, nigdy nie zapomnę, jak Dawid wszedł, nie musiał nic mówić i ona wiedziała, że to jest ręka, zrobiła dwa ruchy i ona mówi do niego, ona jest taka bezpośrednia, przepraszam teraz, ale powtórzę, znaczy nie, to może zacenzurujmy. I ona do niego mówi tak, ale pan kuźwa szarpnął, nie? No i chodziło o to, że ta ręka mu się jakoś tam wyskoczyło coś, nie? I mówię wam autentycznie, kobieta jest po prostu niesamowita. Jedziecie do niej i nawet, słuchajcie, dochodzi do tego, że wchodzicie i nie mówicie jej co jest i ona wie, czy to jest noga, ręka, kolano, nie wiadomo co jeszcze. I jeszcze wie, w którym miejscu. To jest po prostu niesamowite. Bierze trzy dyszki, no i jadę z nim, bo oczywiście wczoraj była kwestia tego typu, że Dawid był po prostu umierający. Wiecie, jak faceta coś boli, albo rozkłada go przeziębienie, to on już po prostu jest umierający. I jeszcze śnieg zaczyna padać, zarąbiście. A ja za dwie godziny, niecałe, za półtorej godziny jadę po Dawida. I jak to przymarznie, to po prostu, ja nie wiem, będziemy jechali 30 na godzinę, bo ja szybciej nawet nie mam, nie ma szans, żebym w ogóle jechała szybciej. To w ogóle nie ma opcji. Nie ma opcji, więc jedziemy i Dawid nazywa tę panią, taka starsza, grubsza kobietka, wiecie? I Dawid ją nazywa pani Jesionka, bo miejscowość, w której ona przyjmuje, nazywa się Jesionka. No i Dawid się śmieje, jedziemy do pani Jesionki. Taka historia. A teraz słuchajcie, jeszcze jadę na sekundę na pocztę i dopiero jedziemy do domu. Tam szybka akcja, parę rzeczy i po Dawida do pani Jesionki. Uwaga, wchodzimy do domu, tylko klucze, nie mogę trafić klucza, pada śnieg z deszczem i pokazuje jeden stopień, więc jak to przymarznie, to po prostu, haj, dzień dobry, Bazyl, dlaczego podłogi nie umyłeś? Nie wiem, czy mogę wejść, co? A gdzie Mirka? Proszę bardzo, Bazyl, o matko, Bazyl, proszę, tu możesz wąchać, bo ja tu trochę ziółek przywiozłam, wiesz, też mogą być dla ciebie. Miruśka, gdzie ty jesteś? O Boże, mi się poślizgło jeszcze, patrz na wycieraczce. Miruśka! No co, ty śpisz? O jest! O jaki król! A ty co? Pewno głodny? Pewno głodny? Masz szajkę. No już się rozbieram. Już, słuchajcie, pokazuję wam szybko, co kupiłam.
Więc tak, meliskę, codziennie wieczorem piję meliskę, ale u mnie jest teraz z gruszką, więc wzięłam sobie tą, nie, owocowe ziarno, no tak, z gruszką, no co ja w ogóle czytam. Czystek znalazłam w saszetkach, więc znalazłam z Herbapolu w saszetkach. Znowu wrócę do rumianka, bo ostatnio miałam z Liptona, więc stwierdziłam, że będzie git. I czystek, którego ja miałam wcześniej. I już wypiłam calutki. I słuchajcie, ja go mam tutaj, o. I wczoraj rano wypiłam ostatni czystek, więc wzięłam sobie awaryjnie dwa. Jeszcze pokontynuuję te dwa opakowania i później zrobimy małą przerwę. Ale nie wiem, czy ja miałam wtedy z tym różowym, czy coś mi się kojarzy, że inne. Po prostu ocet, nie? I banany. I wsio. Kolejna sprawa, słuchajcie. Zobaczcie, co mi się zrobiło w pralce. Chyba wybuchnie. O ludzie, wykipieje normalnie. Wystrzeli jak wulkan. Uch. Trzeba się za to wziąć. Tutaj towarzystwo się jeszcze, jak to się mówi, trzymie. A tutaj łebek nam opadł. Jeden. Ale jeszcze tfu, 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 tfu. Jutro tydzień. A ja zabieram się szybko, bo chyba zdążę, znaczy no nie cały na pewno, ale co zdążę, to zdążę, bo i tak miałam w planie to zrobić dzisiaj. Więc zabieram się za farsz do pierogów, gotuję zawsze troszeczkę kapustę i gotuję ją z zielem angielskim i z liściem laurowym. I tutaj będę, słuchajcie, przesmażała cebulkę, pieczarki i prawdziwe grzyby, które namoczyłam wczoraj. Dobrze, cebulka, grzybeczki i pieczareczki są przesmażone. Ja wszystko doprawiam jeszcze solą, pieprzem, majerankiem, odrobiną czosnku granulowanego i kapusty nie gotuję długo, wiecie? Kapustę gotuję tak od zagotowania wody z 10-15 minut, więcej nie gotuję kapusty. Kapucha na siteczku, jak wrócimy, to ja sobie ją jeszcze przekroję. Wtedy zawsze wyciągam te liście laurowe, ziele angielskie i przesmażę jeszcze z tym wszystkim, co tam mam i będzie farsz na jutro. Szybko, póki czajnik jeszcze nie szumi, słuchajcie, zdążyłam go jeszcze odkamienić, także petarda, zrobiłam prawie farsz do pierogów. Odkamieniłam czajnik, słuchajcie, jeszcze posprzątałam, wstawiłam pranie, rozwiesiłam je nawet, także trzeba sobie jakoś radzić w życiu. I odkamieniłam czajnik, odkamieniam czajnik bardzo często, bo tak jak wiecie, piję bardzo dużo herbaty, używam wody przefiltrowanej z lodówki, ale no mimo wszystko kamień się zawsze jakiś robi, więc odkamieniam i jeżeli chodzi o odkamienianie, to używam naturalnych sposobów, czyli octu, kwasku cytrynowego i kończymy, bo szajnik coraz bardziej szumi. Oczywiście nie chodziło o przywitanie mnie przy drzwiach, chodziło o to, żeby jak najszybciej dojść do miski i podać jeść, prawda? No, oj wy brzydale, oj! No dobrze, jeszcze słuchajcie, obrałam ziemniaki i zrobiłam sobie trochę sosu miodowo-musztardowego, zanim wrócimy, to on mi się fajnie jeszcze przegryzie. Skończył mi się miód, oczywiście to jeszcze nie jest do umycia, ja tutaj go jeszcze wyskrobię. I jutro będę na ryneczku, więc proszę mi przypomnieć, abym kupiła miód. Jak wrócimy, to będzie taka obiadokolacja, bo ja dzisiaj, słuchajcie, obiadu nie jadłam. Wszystko w biegu, więc Dawid będzie miał pire i do tego jajko sadzone i suróweczkę, a ja sobie zrobię trochę sałatki z sosem miodowo-musztardowym i mam ochotę na jajko. I zrobię sobie po prostu do tego albo sadzone, albo nawet jajecznicę, wiecie? Boże, już bardzo dawno nie jadłam, tak mnie wzięło. Aj, dobra. O kurcze, zobaczcie na to. Ale napadało, ej! Siedziałam chwilę na kompie, z 15 minut z ręką na sercu. O ludzie, nienawidzę takiej pogody do jazdy samochodem, tak? To nie mam nic przeciwko. O Boże... Jak biało. Nie no, bez jaj. A to marznie? Ja pierdzielę, nie. Straszne to jest. Ej, ja nie wiem, czy ja po niego pojadę, wiecie? Ja chyba pójdę do szwagra. No. No i słuchajcie, zobaczcie, co się dzieje. Ludzie! Ja nie pojechałam pod Dawida, byłam teraz u teściowej. Jest masakra. Chyba widać, nie? Jest masakra. Ja powiedziałam, że nie. Ja się, słuchajcie, nie nadaję na takie jeżdżenie. I najgorsze jest to, że nie mam klucza od domu teraz.
I ja mam taki uraz, słuchajcie, bo kiedyś nas obróciło i to tak porządnie i ja się po prostu tak piekielnie, strasznie, panicznie boję, że nawet nie ma opcji. Oczywiście tam 3 kilometry czy coś, czy tam, no nie wiem, z 10 to jeszcze, ale powiem wam, że tam do tej pani Jesionki to mamy z jakieś 20... Uno momento. Tam mamy po prostu z jakieś 20 parę kilometrów. Jaka jestem cała w śniegu, wszystko mokre. A koledzy już przyszli. Także Bazyl, matka nie pojechała, sorry. Speniałam się. No normalnie speniałam się. Także ja już dzwoniłam do Dawida, wszystko wie, szwagier ma z nim jechać, ale jeszcze zobaczymy, słuchajcie, bo jest po prostu... No coś strasznego jest, coś strasznego. Słuchajcie, w oczekiwaniu na pana Jesionkę ja robię sobie herbatę. Cyk. Cyk. I... Ta, która dawno nie było jej pokazywanej. Smak słodka śliwka, figa, imbir i cynamon z Biedronki. I słuchajcie, dokończę sobie mój farsz na pierogi. Tu mam kapustę odciśniętą, troszeczkę ją przesiekam, przesmażę to wszystko, doprawię i jutro będziemy lepić pierogaski. A Bazyliada jest tu. Bazyl. No haj, jak tam? Będziesz lepił ruskie? Nie no, z kapuchą i grzybami. Słuchajcie, coś tu ciemno w ogóle jest chyba, nie? No, trochę lepiej. Powiem wam, jak to pachnie, to jest po prostu obłęd. Już czuję święta. To są te potrawy, które po prostu wprowadzają mnie od razu w nastrój świąteczny. Nie, no tak, to nic nie widać, dajcie żyć. Od razu lepiej. Słuchajcie, w tle mamy skwierczący farsz jeszcze. Chwilkę go przesmażam do pierogów. I słuchajcie, to jest stroik z Biedronki z tamtego roku. One w tym roku też były. To był zestaw 4 świeczek. Tu jest 4. I ja je sobie tak pięknie włożyłam. I teraz jak byłam w Biedronce, również widziałam te świeczki i ten stroik. Ceny nie pamiętam za Chiny Ludowe, ale... Wyglądać wygląda, no nie? No powiedzcie sami. A może jeszcze czosnek? I co? Jak pogoda? Wiesz, jak śnieg z dachu leci? O, Jesionka. No, pajał w tym ciągu. Pani Jesionka. Co, nie jedzie? Trzecy składowe jechali 20 na godzinę. No. A myślisz, że pani Jesionka to tam jest spragniona akurat ci dziś. Do 19 śnieg dzisiaj. Do 20 miała być? Co? Do 20 miała gnić. Do 19. Coś ty tu naprzynosił. Alkohol. 40%. A to ma nawet ty? Jaka śmieszna ta wódka jest. Ale jaja. Dobra, kalendarz. Kalendarz. O, jeden mi się przyda. Ten taki ładny. O, gdyby nie ten napis, to by było fajnie. O, proszę! Ale cię rozpieścili dzisiaj. Proszę. I tweet. Proszę. Mircia, ze stołu proszę zejść. Muszę przymknąć drzwi, bo Dawid dyskutuje przez telefon. A tutaj zobaczcie, co się dzieje. Milandzia. Tu są serwetki i ręczniczki do buzi. I mógłbyś wyjść? I właśnie, słuchajcie, wyciągam świąteczne serweteczki. O. 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 A tu tylko zawiesiłam na chwilę, bo nawet gdyby, to trzeba je przeprasować. Wszystko jest z home and due oczywiście. Mircia, Mircia, nie ma ostrości. Mircia, Mircia, halo, Mircia, halo, 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 halo. Halo, halo, panie aparacie, tu jest Miranda, nasza cudowna, fantastyczna, no i co? No bez ja... O, Mirka, 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 Houston, jesteś. A się zdziwiłeś? A jak ty wyglądasz przy tym zegarku, ty? Jaki korpus w ogóle? Tu jest Bazyliada, nie? A my idziemy, słuchajcie, na dwór, bo chcę wam pokazać, jak wygląda sytuacja.
A mianowicie jest taki jazz, nie? Wszędzie bialuteńko, bialuteńko i słuchajcie, marznie. Chowamy się, bo zimno. Zimno! Bazyliada! Aż kotki uciekły! Jestem, jestem. Co myśleliście, że będziecie taki pusty kadr oglądać? Nie ma! Nie ma lekko, ale jestem pomarańczowiutka, żółciutka i w ogóle piję sobie herbatę i teraz tak. Będę siedziała jak na szpilkach, bo Dawid jednak postanowił ze szwagrem jechać do pani Jesionki. I słuchajcie, widzieliście przed chwilą, pogoda jest po prostu straszna i to ma marznąć, znaczy inaczej, to już marznie i ma być nawet do minus 5, także słuchajcie, na drodze to jest po prostu ślizgawica. Ta pani przyjmuje do godziny 20 dzisiaj, więc nie wiem, mam nadzieję, że... dobra. Więc tak, kończymy dzisiejszego vloga, bo później jak oni wrócą, co podejrzewam, że prędko to nie nastąpi, idziemy, znaczy szwagier za szwagierką do nas przyjdą, posiedzimy sobie, ja w tym czasie już wyedytuję akurat film, wy będziecie mieli go na jutro, a jutro znowu będzie gotowanie, proszę bardzo, cała micha farszu, grzyby. Uwielbiam i to jest naprawdę zapach, który powoduje, że ja już czuję święta, już wiem o co chodzi, więc farsz będzie sobie studził się, bo on jeszcze jest cieplutki. Jutro robię pierogi, nie wiem czy Dawid będzie robił bigos w końcu, ale tak, zgadliście, Dawid ma robić bigos. Więc to tyle, trzymamy kciuki, jutro się dowiecie oczywiście, co tam ta pani Jesionka Dawidowi porobiła, czy ją zaprosił na święta, czy nie. Oczywiście żartuję, więc jutro mam nadzieję, że będzie taki też dzień, że coś się będzie w końcu więcej działo i oby tego śniegu już tam za dużo nie przybywało jednak. Ano, nie ma śniegu źle, jest śnieg źle, zimno źle, ciepło źle i w kółko, ciągle coś nie tak, ale kij w to. A jeżeli chodzi o te paczki i ten alkohol, który Dawid tutaj pokazywałam wam, to Dawid po prostu w pracy, jak siedzi w biurze, dostaje później od przedstawicieli, jak oni przyjeżdżają i w okresie świątecznym właśnie dają mu takie małe podarunki. Więc wiecie, może byśmy skosztowali, a jutro co? Będę stękać, nie? Że mnie głowa boli. Nie ma. Dobra, ale póki co dziękuję bardzo za uwagę, widzimy się jutro, trzymajcie się ciepło, pa pa. A jeszcze wyjęłam mój zestaw, chociaż na pewno na choince się nie zmieści tyle, chociaż nigdy nic nie wiadomo, ale to znak, że jutro ona może się już pojawić.